Dobra, moi drodzy, ja już jestem pod klatką u pana Prałata, Spinning Protein Prałat. Czekam, aż piękny zaraz zejdzie. Jedziemy jeszcze po dwóch panów, dwóch chłopaków i lecimy gdzieś, nie wiem, gdzie mnie zabierze, zobaczymy. No cóż, fajnie, że udało się tutaj podjechać, że udało się spotkać, bo powiem wam, że już jest końcówka listopada i no dzisiaj w nocy był naprawdę srogi przemrozek, że zobaczycie, co miałem na samochodzie i po tym już będziecie mogli to wywnioskować, co tu się działo. No ale cóż, z tego co wiem, nastawiamy się na bardziej szczupaka, szczupako-koń te sprawy. Jaki to przyniesie efekt, jaki to przyniesie skutek, mam nadzieję, że zobaczycie to właśnie na tym filmie. No grunt to chodzi o to, żeby się spotkać, pobawić, na spokojnie porzucać. No i cóż, no zobaczymy, co przyniesie woda, gdzie mnie zabiorą. Czy w ogóle ta aura i ta pogoda, która jest teraz mocno zmieniona, czy w ogóle wpłynie jakoś pozytywnie, czy też negatywnie na te nasze łowy i nasze dzisiejsze zmagania. No ale to przyniesie czas, zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki, żebym coś tutaj złowił na nieznanej wodzie. To będzie tym bardziej fajna satysfakcja. Także trzymajcie się i do zobaczenia już nad wodą. I zameldowaliśmy się na miejscówce i patrzcie, kto ze mną jest. Patrzcie, kto brodzi. Prałat. Spinning Protein Prałat, tak powinniśmy przedstawić. Najlepszy youtuber w Warszawie. I jest jego kompan, który pokazuje mu, jak łowić ryby. Tak w skrócie. A tak serio, to proszę bardzo, opowiedz nam, co tu będziemy łowić, gdzie jesteśmy, proszę bardzo. Ryby. Jesteśmy nad wodą, będziemy łowić ryby. I będziemy łowić na spinning, tyle wiem. Siemanko, siemanko, jesteśmy gdzieś na Starożytu Mugu. Elo! Jest z nami Emelek, Menelek. Przyjechał specjalnie z Kielc, żeby nauczyć się łapać ryby. Żeby nauczyć cię łapać ryby, od tego zacznijmy, żeby ci pokazać na twojej wodzie, jak się łowi ryby, bo... Na mojej wodzie pokazać, jak się ryby łowi, no zobaczymy, jak to będzie. Zapraszam na film, do oglądania. O, jest. Prałat ma rybę! Nagrywaj! Proszę bardzo, idziemy. Co to jest, szczupaczek? A, ogonek. Odebrać ci? No może. Na pedałka wziął. Na pedałka, czyli wszystko się. Czyli jest, czyli ryba wszystko na się. Jest ryba na... Ryba jak ryba. Gospoda, ale... Gospodarz, tak, brawo. Ale jakie ty masz mi mówić, to ty żeś tam poszedł. Ja bym chciał do dziecka, dlatego ty do portu chciałeś iść, a ja nie. A to nie jest port? Nie. To jest przed port. No to iść tam, gdzie byłeś. No i myślę, że tam też bym, bo jakbym tam stał cały czas ten pół, bo tam zawsze mam. Ale dobra ryba jest, a nie szczupacz. Tak? Ale myślałem, że to jest normalna ryba, a nie szczupacz. To palczaki. Ja myślałem, że okoń, wiesz? Tak, byś miał takiego konia, to byłoby całkiem sympatycznie. No, to by było, ale szedł strasznie tak, że moment walczył i szedł w moją stronę, wiesz, że myślałem, że szedł, nie? Tam jest różnica. I na KTS-a różowego. No widzisz? Dobrze, podsumowanie, robimy podsumowanie małe. Łowimy... czwartą godzinę już. 3 godziny za nami, 4 godzina leci. Mięsiorz tam z tyłu atakuje. Mięsiorz tubylec. Ogólnie rzecz biorąc, lipa. Ja miałem tylko jedno... Ja miałem tylko jedno branie. Ale niestety. A tamten mięsiorz z tyłu złowił szczupaczka małego. Ile miał ten szczupak? Za 30? Za 30 miał. Takie mocne 30 ze Starożytu Mugu. Mocne 30. Uwaga, jaką złowiłeś rybę?
Mocną 30. Mocna 30. Jakie, bo ja widziałem, że walka była ogromna. Niesamowite emocje, kurwa. Powiedz, jakie emocje ci towarzyszyły w tamtej chwili? To się nomadzi wstyd, kurwa. Jest. No tutaj, dawaj do kamery, no to będzie na filmie. Jest? Jest. Emelek. Rozkręcił się ładnie. A ja wszystko wytnę i skasuję, kurwa. Memel nic nie złowił, to wymyśla, że mu kamera padła. Tak, kamera mi padła, ale żeby nie było, jest ryba. Jest ryba. To już druga w tym momencie. Na takiego foksika małego. Teraz zakładam trochę tego ripperka większego. Może weźmie jakiś większy. Jej! Podbiera? O, cię, patrz! Największy! Proszę bardzo. Na moim tle? Na twoim tle. No i takie okonki, to ja przyjechałem tutaj łowić, piękności. No właśnie, żeby takie brały, to by było bajka. Ale nie? To... Same takie. No. To by było, znaczy bajka, no by była zabawa. Te... Pomień siorski, dobrze. Ale patrz, o, widziałeś, jak się to kupowało? Aleksa, jak myślisz, jest gruby okoń tutaj? O, ML ma ładniejszego znowu. Pięknie. No, jak się przewiną, kurwa, są. Są. No i wreszcie nasz prałacik kuźwa zabrał na miejsce, gdzie były ryby. Zabrał prałat, tak, prałat. No dobrze, może nie do końca prałat, w każdym razie... Prałat zabrał, trzymajmy się tej wersji. Kanał Żerański, tak? Tak jest. Tak, byliśmy na kanale Żerańskim na ostatnią godzinę. No i szaleństwo ogólnie rzecz biorąc o koni było. Fajnie się tam coś pobawiliśmy. Ile ty złowiłeś tych okoni? Bo ty tam zatrzaskałeś. 76. Nie, 6 sztuk. No to jak ja złowiłem 5, a ty złowiłeś 6? Nie wiem, już nie liczyłem. No nie, no w każdym razie to dwa już takie powyżej 22 cm. Wkręciłem chłopakom, że oczywiście 30, ale niestety mi nie uwierzyli, mnie łyknęli tego. Tak za 20, 22 to tak z ręką na sercu miały. Także no, honor uratowałem jakoś. Z ręką na sercu i zawał. Tak, i zawał. W każdym razie, no cóż, ręka rybą śmierdzi, nie tylko im. Bo skurczysyny, wyobraźcie sobie, że mówię, że cholera, no jeszcze tylko mi ręka rybą nie śmierdzi, a ten, no to daj, to złap mnie za rękę. Co za ludzie, czy widzicie to? No masakra. No szkoda, że akurat w tym miejscu tutaj już mi kamera padła i pamięć zapełniona i bateria, ale... Zapraszam do prałata na kanał, tam będzie wszystko pokazane. Tak, u prałata będzie full wersja, u mnie będzie wersja demo. Nie no, mam nadzieję, że mi podeśle coś z tej swojej kamery. Zobaczymy, ja się z wami żegnam i zawijam, bo muszę jeszcze odwieźć chłopaków i mam jeszcze prawie 200 km do domu, więc no, będę, że tak powiem, późno. Trzymajcie się w takim układzie, na razie.